Bełchatów już na początku grudnia rozbłyśnie niezliczoną ilością światełek i iluminacji. Od kilku dni służby przygotowują się do tego momentu. Miasto w tym roku na nowe ozdoby świąteczne wyda około 10 tysięcy złotych. Zdecydowana większość ozdób pozostanie z minionych lat i będzie wykorzystana. W ciemne grudniowe i styczniowe wieczory miasto rozświetlać będzie gigantyczna choinka, która stanie przy MCK, kolorowa świetlna fontanna na Placu Narutowicza, anioły oświetlone LED-owymi soplami i światełkami będą drzewa. Świątecznego charakteru nabiorą również główne ulice miasta. Przyozdobiony i oświetlony Bełchatów cieszyć będzie mieszkańców przez 2 miesiące.